Państwa bardzo serdecznie. Cieszymy się, że znaleźli Państwo dzisiaj dla nas czas. Zgodnie z zapowiedziami dzisiaj będzie podpisany list intencyjny przez Pana Prezydenta Marcina Dudko, przez Pana Stanisława File ze Stowarzyszenia Podstawowej Lepiety Marzów Mazowieckiej oraz Pana Roberta Papisa z tego stowarzyszenia oraz przez Panów Ryszarda Juda oraz Pana Adama Króla ze Stowarzyszenia Klub Piłkarski RKS Lechia 1923. Czego będzie to ten list intencyjny dotyczył? O tym podczas takiego krótkiego mini briefingu opowiedzą Panowie. Po pierwszego zabranie głosu poproszę Pana Prezydenta Marcina. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w naszych urzędowych, skromnych progach. Proszę Państwa, spotkaliśmy się tutaj po to, żeby Państwu ogłosić, myślę, nie tylko kibicom tych jednych z dwóch strategicznych dyscyplin sportowych, czyli piłki nożnej i siatkówki, ale wszystkim mieszkańcom ważną informację. Otóż dzisiaj rozpoczynamy działania zmierzające do powołania w Tomaszowie Mazowieckim spółki akcyjnej pod nazwą Klub Sportowy Lechia Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna S.A. Ostatnie wydarzenia mające miejsce w naszym mieście pokazały, że jeżeli myślimy o sporcie, o dyscyplinach, które mają niezwykle ważny ładunek promocyjny dla naszego miasta, poważnie, to musimy podjąć poważne działania i takim najpoważniejszym z nich, czyli dającym przede wszystkim stabilizację i poczucie bezpieczeństwa działalności tych dyscyplin, jest powołanie spółki akcyjnej. Ktoś spyta, co to nam daje? Przede wszystkim daje bezpieczeństwo dyscyplinom, ale również daje nam wszystkim, tym, którzy się interesują, pełną przejrzystość finansową i możliwość większego zaangażowania się również w sport, również w rozwijanie tych dyscyplin sportowych. Za chwilkę podpiszemy list intencyjny, który będzie zmierzał do tego, iż najkrócej mówiąc w połowie października musi zostać, myślę, podpisanego listu intencyjnego powołana do życia już spółka akcyjna, więc będzie to absolutnie nieodwracalne. Proszę Państwa, spółka akcyjna jest to nie my tego nie my na ten pomysł wpadliśmy. Jest to rozwiązanie stosowane dość szeroko, szczególnie w tych dyscyplinach, o których wspomniałem, piłce nożnej i siatkówce. Ba, przed chwilą również otrzymałem od Pana Prezesa i od Pana Stanisława Fili informację, że niebawem, wszystko na to wskazuje, będzie to wymóg bez względu do tego, aby na przykład klub mógł uczestniczyć w rozgrywkach nie tylko plus ligi, ale również pierwszej ligi siatkarskiej. My cieszymy się z tego, że mamy dyscypliny te strategiczne dla rozwoju sportu w Tomaszowie Mazowieckim w tak wysokich klasach rozgrywek i chcemy absolutnie utrzymać to na tym poziomie. Kolejna rzecz, która moim zdaniem jest niezwykle ważna, a formuła funkcjonowania klubów w spółce to ułatwia w sposób znaczący, to kwestia pozyskiwania sponsorów. Dużo łatwiej jest rozmawiać ze sponsorem. Potencjalny sponsor dużo szybciej podejmie decyzję o przystąpieniu do współpracy z danym klubem, jeżeli wie, że jest pełna przejrzystość wydatkowanych środków i wie, że również miasto, czyli gmina, poważnie angażuje się w rozwój tych dyscyplin sportowych. To chyba najważniejsze rzeczy, o których chciałem Państwu powiedzieć. To ja w takim razie poproszę teraz o zabranie głosu Pana Roberta Papisa. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa. Trudno się nie zgodzić z moim przedmówcą, Panem Prezydentem. Chciałbym tylko dodać jedno, że w końcu z wizji przechodzimy do pomysłu, do tego, że miasto wie, jak wspierać, jak pomagać tak zasłużonym klubom i będzie partnerem nie tylko na dziś, ale również na przyszłość. To daje gwarancję i stabilizację naszym sekcjom, bo to będą dwie sekcje w spółce akcyjnej, na spokojne analizowanie, na spokojne przygotowanie zespołów i przygotowanie się do rozgrywek w najwyższych ligach
rozgrywkowych. Także z wizji do pomysłu i do czynu. W takim razie proszę teraz o zabranie głosu pana Ryszarda Lidę. No cóż, już tutaj moi przedmówcy powiedzieli, więc rzeczywiście ta przede wszystkim strona finansowa jest ważna, bo będzie finansowanie przejrzyste, ale też ważne jest to, że chyba myślę, wreszcie te dwa wiodące dyscypliny, czyli piłka siatkowa i piłka nożna, będą skupione w jednym klubie, w jednym podmiocie i to jest bardzo ważne w jednej. Bo dlatego, że no one są wiodące od wielu lat w Lechii, powinny ze sobą współpracować i tak chyba będzie najlepiej dla całego społeczeństwa tutaj sportowego naszego miasta. I tylko trzeba się cieszyć z tego, że taka spółka powstanie. Dokładnie, jeszcze jedno dosłownie zdanie, bo pan prezes Ryszard Juda dotknął niezwykle ważnej kwestii. Otóż faktycznie w sporcie rywalizacja jest tą bardzo ważną, jest tym bardzo ważnym elementem, który, no, który sobie sportowcy bardzo cenią. Natomiast no, tu nie musi być rywalizacji, ponieważ to są dwie różne dyscypliny. One obie są strategiczne. I zamiast tej rywalizacji proponujemy współpracę i to jest chyba najważniejsze. I to jest też wielki sukces, że te dyscypliny, których nawet nieraz widzimy kibice rywalizują, czyli rywalizowali, zupełnie niepotrzebnie, bo Tomaszów jest jeden i sport również jest jeden, więc moim zdaniem kibice również mogą świetnie dopingować zarówno siatkówce, jak i piłce nożnej. Jeżeli nawet będzie rywalizacja w tym dopingu, to też dobrze, bo już zauważyłem, że taka rywalizacja, jeśli chodzi o doping w tych dyscyplinach jest. Nam zależy na tym, żeby jak najwięcej Tomaszowian angażować też w rozwój sportu, abyśmy nie roztrwonili tego dorobku, który udało się przez ostatnie lata stworzyć. I tutaj naprawdę chciałbym też bardzo mocno podziękować zarówno działaczom z sekcji piłki nożnej, jak i działaczom z siatkówki. Wiecie Państwo, o czym myślę. Dzieciaki i młodzież. Oni przez ostatnie lata mega dużo pracy włożyli w to, żeby te dzieci rozwijały się coraz lepiej, wchodziły na coraz wyższy poziom. I dzisiaj już jesteśmy blisko, naprawdę jesteśmy na wyciągnięcie ręki od sukcesu. Coraz częściej młodzi adepci sztuki siatkarskiej zaglądają do pierwszej drużyny. Młodzi piłkarze za chwilę, myślę, również będą zaglądać coraz częściej do pierwszej drużyny. I o to w tym wszystkim chodzi, żebyśmy budowali te kluby na marce Tomaszowa Mazowieckiego, czyli czytaj wprost na naszych sportowcach. Być może nawet tych, którzy osiągnęli bardzo duży, gigantyczny sukces, a ostatnie lata swojej kariery chcą poświęcić dla miasta, dla klubów, w których rozpoczynali. To też jest piękne, myślę, że wyjątkowe dla tej dziedziny, jaką jest sport. Napracowały i przed którymi również ciężka praca, bo mamy niewiele czasu do tego, żeby powołać, zarejestrować spółkę. Przede wszystkim dogadać wszystkie szczegóły z przedstawicielami klubu. Serdecznie dziękuję panu Błażejowi Stycharskiemu. Serdecznie dziękuję pani dyrektor Śmiechowicz, na której markach będzie również przygotowanie wszystkich dokumentów do tego, żeby to sprawnie się odbyło. Dziękuję również Państwu za obecność i dopingujcie nas i trzymajcie za nas kciuki. To się
dzisiejsze wydarzenie, które nastąpiło przed chwilą, ma wymiar absolutnie historyczny dla naszego miasta. Łączymy i współpracujemy z dwiema bardzo ważnymi dyscyplinami. Dyscyplinami, które jakiś czas temu uznane były przez zarówno środowiska sportowe, jak i radnych Rady Miejskiej poprzedniej kadencji jako dyscypliny strategiczne dla rozwoju sportu w Tomaszowie Mazowieckim. Rozpoczynamy pracę nad powołaniem klubu sportowego Lechia Tomaszów Mazowiecki Spółka Akcyjna. To niewątpliwie ruch, który przede wszystkim jest odpowiedzią na te nieprzyjemne sytuacje, które miały miejsce nie tak dawno. Nie chcemy, aby kiedykolwiek one w przyszłości się powtórzyły. Sport wymaga nowoczesnego podejścia. Nie jesteśmy nowatorem z tym rozwiązaniem. Tego typu rozwiązania również mają miejsce w innych miastach, w innych regionach. W niewielu jednak łączą dwie dyscypliny, w naszym wypadku siatkówkę i piłkę nożną. Działamy dla dobra tomaszowskiego sportu, dla dobra tych dyscyplin. Doceniamy ich bardzo wysoki poziom. Doceniamy też to, jaki jest ich wkład w promowanie naszego miasta na parkietach czy stadionach w różnych krańcach Polski. I dzisiaj wychodzimy naprzeciw, rozpoczynamy tworzenie spółki akcyjnej, która przede wszystkim ma za zadanie wprowadzić przejrzystość w gospodarce finansowej, w klubach, ale ma też dzięki temu ułatwić podejmowanie decyzji potencjalnym sponsorom, aby wspierać tomaszowskie kluby, aby wspierać sport, aby również wspierać, a może przede wszystkim wspierać młodych siatkarzy, młodych piłkarzy, którzy, jestem przekonany, wierzę w to bardzo gorąco, niebawem będą pukać do drużyn seniorskich. Wiem, że na tego typu działania i na taką decyzję właśnie czekają środowiska kibiców Lechii. Celowo mówię Lechii, bo nie rozgraniczam kibiców na kibiców siatkarskich czy kibiców piłkarskich, bo Tomaszów jest jeden i dla nas wszystkich najważniejsze jest, żeby na arenach ogólnopolskich czy międzynarodowych odnosił jak największe sukcesy. I wszyscy kibicujemy tomaszowskim klubom, wszyscy kibicujemy miastu. Powstanie spółki dla nas jest bardzo ważnym przedsięwzięciem, dlatego że przede wszystkim spokój wewnętrzny w stowarzyszeniu, który do tej pory wiemy, co się wydarzyło, jakie były zawirowania. Myślę, że to jest najważniejsze dla piłkarzy, dla kibiców, dla młodych ludzi, którzy w tym klubie trenują, żeby ta sytuacja w klubie była taka spokojna, rodzinna. Ja zresztą mogę powiedzieć od siebie, że też jestem też prezesem innego klubu i chciałbym, żeby w klubie Lechii przede wszystkim działało wszystko przejrzyście i żeby to wszystko było bardzo klarowne. Myślę, że utworzenie takiej spółki stworzy nam taką sytuację i da rozwój tym młodym ludziom, którzy uprawiają piłkę nożną, a samych dzieci w Akademii jest ponad 400, do tego, żeby w spokoju przygotowywali się kiedyś w przyszłości do gry w pierwszej drużynie. I myślę, że to jest bardzo ważnym elementem. Zresztą siatkówka i piłka nożna to dwie najważniejsze dyscypliny w Tomaszowie i uważam, że wychowały tylu wspaniałych sportowców, że teraz będziemy mogli dalej kontynuować te tradycje.